witam bardzo serdecznie wszystkich was, moi drodzy, którzy przybyliście na to miejsce i tak jest to wielkim przywilejem też dla mnie, że w imieniu Stowarzyszenia Służba Szalom możemy tutaj razem być z bratem Mirkiem i możemy być wśród przyjaciół. I cieszę się podwójnie, bo jesteśmy w gronie dzieci Bożych i jesteśmy w gronie przyjaciół Izraela. I bardzo serdecznie dziękuję bratu pastorowi Krzyśkowi, dziękuję temu zborowi za to, że otworzyliście podwoje waszego zboru, otworzyliście wasze serce na to, żeby nas tu przyjąć i żebyśmy mogli dzielić się właśnie tymi sprawami, które są blisko naszego serca, ale też wierzę, że są blisko Bożego serca. I też korzystam z okazji, chciałbym przekazać też pozdrowienia od wszystkich tych, którzy są w Stowarzyszeniu Służba Szalom, też od brata Romana, którego nie ma wśród nas, ale też prosił przy tej okazji przekazać wam serdeczne pozdrowienia. Również kiedy mówiłem w zborze, że będę tutaj dzielił się z wami, też prosili z mojego rodzinnego zboru w Jaworznie też przekazać wam serdeczne braterskie pozdrowienia. To chciałbym też otworzyć Boże Słowo. Słowo, którym ja zostałem zachęcony do tego, żeby dzielić się akurat z wami tym tematem, który tak ogólnie został ujęty właśnie na tej prezentacji. Jest to Słowo Boże, które zapisane jest w Księdze Izajasza w rozdziale 46. Rozdział 46, wersety 9 do 10. Ja będę czytał z tłumaczenia Ligi Biblijnej, także może być troszeczkę różnicy między Biblią Warszawską a tym tłumaczeniem, którego ja teraz będę używał. Przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne, że to ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem, któremu nikt nie dorówna. Od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje i spełniam każde moje pragnienie. Pan Bóg przedstawia się nam tutaj ustami proroka, że jest On Bogiem, któremu nikt nie dorówna. I jest On Bogiem, który od początku ogłasza to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. I On jest też takim samym Bogiem w odniesieniu do swojego narodu izraelskiego. Słyszeliśmy tutaj przez brata Krzysztofa przytoczone Słowo Boże, co tak naprawdę jest Bożym pragnieniem, żeby też błogosławić ten lud. I On sam przyczynia się do tego i On sam ujął ten naród w swoim planie i On tutaj zapowiada, że sprawdźcie mnie. Ja od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Przypomnijcie sobie sprawy dawne i odwieczne. Ja jestem zachęcony przez to słowo, żeby przyjrzeć się historii. Przyjrzeć się historii Bożego planu zbawienia, przyjrzeć się historii, która jest na kartach Biblii, ale przyjrzeć się też historii, która dzieje się na naszych oczach. I częścią tej historii, która jakby swoje korzenie, swój początek ma na kartach Biblii i kontynuuje się do dnia dzisiejszego, jest właśnie Izrael. Chciałbym powiedzieć dzisiaj na temat Izraela, który z perspektywy takiej biblijno-historycznej. Chciałbym powiedzieć na temat współczesnego Izraela. Nie chciałbym wdawać się zbytnio w szczegóły, ponieważ nie ma na to czasu, ale myślę, że chociaż troszeczkę naświetlimy sobie tą tematykę. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od pewnego diagramu, od pewnego wykresu, który uzmysłowi nam, że naród izraelski nie jest czymś, co jest wymysłem człowieka, nie jest czymś, co istnieje od niedawna, ale naród ten jest powołany przez samego Boga. Począwszy od Abrahama, począwszy od Izaaka, Jakuba, którzy nazywani są patriarchami w Słowie Bożym. Później możemy prześledzić całą historię tego narodu poprzez niewolę egipską, poprzez wyjście z niewoli, okres sędziów, okres królestwa, później podzielonego królestwa, później czasy niewoli, czasy heleńskie, okres krótkiej niezależności państwa izraelskiego pod rządami dynastii Hasmoneuszy, później długi okres okupacji rzymskiej, w czasie którego przyszedł na świat Pan Jezus Chrystus i później po wielu tysiącach, po 2000 lat ponowne ich zgromadzenie się w Izraelu. Nas będzie interesował właśnie ten fragment historii
od momentu, kiedy naród ten zaczął tworzyć się na nowo, właśnie po roku 1948. I chciałbym, byśmy przyjrzeli się właśnie. Więc tutaj, kiedy wejrzymy troszkę bliżej na historię Izraela, od momentu, kiedy tutaj zaznaczony jest ten diagram, jaka sytuacja była na Bliskim Wschodzie? Otóż terytorium, na którym dzisiaj leży państwo Izrael, było opanowane przez wiele set lat przez Imperium Tureckie, później na skutek wojen, na skutek przede wszystkim I wojny światowej, Turcy stracili panowanie nad tym terenem. Na skutek tego, że ten teren został oswobodzony przez Turków, Brytyjczycy i Francuzi na mocy mandatu Ligi Narodów otrzymali to terytorium pod swój zarząd. Otrzymali to Brytyjczycy jako tak zwany mandat brytyjski i z takim przeznaczeniem, żeby docelowo doprowadzić do niepodległości poszczególnych narodów na tym terenie. I odnosząc się jeszcze do tego okresu, o którym mówiłem, kiedy trwały walki na tym terenie, kiedy trwały walki związane z I wojną światową, Brytyjczycy oczywiście byli bardzo, jako Imperium Brytyjskie, zaangażowane w tą walkę, pilnując swoich interesów, pilnując swoich praw na tym terenie. Zwrócili się w czasie trwania tych walk do znanego żydowskiego chemika Chaima Weizmana z prośbą, żeby pomógł im dokończyć badania nad bombą, nad amunicją, którą chcieli użyć w trakcie właśnie tych wojen. Był to brakujący składnik, który został nazwany acetonem. Chaim Weizmann postanowił, że pomoże Wielkiej Brytanii w tym. Zaangażował wszystkie swoje siły, wszystkie swoje możliwości, wszystkich swoich pracowników do tego, żeby pomóc Wielkiej Brytanii w tym dziele. Rzeczywiście udało się i w dużej mierze dzięki jego wynalazkowi Wielka Brytania odnosiła później i odniosła ostateczne zwycięstwo na tym terenie. Później, kiedy spotykał się Chaim Weizmann właśnie z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, też Arthur James Balfour pytał: panie Weizmann, jak możemy panu wynagrodzić wasze poświęcenie, wasze oddanie w sprawie Imperium Brytyjskiego, w sprawie korony brytyjskiej? Chaim Weizmann odpowiadał także: proszę pana, ja nie żądam dla siebie żadnej zapłaty, ale może pan coś zrobić dla mojego ludu, dla mojego narodu. A cóż takiego? My byśmy bardzo chcieli mieć na tym terenie swoją siedzibę narodową. I Lord Arthur James Balfour przyrzekł, że dojdzie do takiego właśnie postanowienia. Rzeczywiście doszło do ułożenia, do utworzenia słynnej deklaracji Balfoura. Autorem tej deklaracji właśnie był minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i adresowana ona była do przewodniczącego Kongresu Sionistycznego w tym czasie Lorda Rothschilda. Treść tej deklaracji stanowiła o tym, że Wielka Brytania zobowiązuje się, że na terytorium mandatu, który został jej powierzony przez Ligę Narodów, ustanowi dla Żydów siedzibę narodową. I to był oficjalny dokument. To był dokument, który nie był pisany od przyjaciela do przyjaciela, to nie był prywatny list. To był oficjalny dokument podpisany przez ministra spraw zagranicznych, sygnowany też imieniem królowej i rządu brytyjskiego. I ten dokument został włączony oficjalnie w postanowienie, w mandat Ligi Narodów w 1922 roku, która zatwierdziła jakby zwierzchnictwo brytyjskie w Palestynie i przyjęła deklarację Balfoura jako część tego prawa międzynarodowego, które miało obowiązywać Wielką Brytanię. Deklaracja Balfoura stwierdzała, że rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie ustosunkuje się do założenia w Palestynie narodowej siedziby dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić osiągnięcie tego celu. Tutaj trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania
bardzo zły wpływ miała na historię tego terenu i powiemy otwarcie, że rządy Brytyjczyków stały w poprzek temu, co Pan Bóg planował dla tego terenu. Bo już rok później, spójrzmy, to był tak zwany mandat brytyjski na Bliskim Wschodzie. I w 1922 roku właśnie Liga Narodów powierzyła Wielkiej Brytanii jurysdykcję na tym terenie. A już rok później, w 1923, Wielka Brytania 3/4 tego terenu, bardzo duży obszar, przeznaczyła na utworzenie państwa arabskiego. Na zachód od rzeki Jordan przeznaczyła Wielka Brytania 75% z tego całego terytorium, przecież zobowiązali się utworzyć tutaj siedzibę narodową Żydów. Oficjalnie przez deklarację przyjętą przez Ligę Narodów stała się ona częścią prawa międzynarodowego. I teraz w tym momencie oskarża się Izrael wielokrotnie na forum ONZ-u, że łamią prawo międzynarodowe. Ale jeżeli tak przyjrzycie się logicznie i trzeźwo na tą sytuację, spojrzycie, że to właśnie Wielka Brytania złamała prawo międzynarodowe już w 1923 roku, tworząc z 75% swojego mandatu państwo arabskie, sztuczne państwo arabskie, które zostało nazwane wtedy Transjordanią. A w 1946 roku tą Transjordanię przemianowano na Jordanię. Nigdy wcześniej nie istniało takie państwo. Ono zostało utworzone na potrzebę chwili, żeby przypodobać się Arabom, żeby po prostu zdobyć jakieś korzyści i pilnować swoich interesów, jakie Wielka Brytania miała wówczas właśnie na Bliskim Wschodzie. Spójrzmy dalej, w wielkim skrócie. Wielka Brytania prowadziła tak złą politykę na Bliskim Wschodzie, tak jak już mówiłem, jaskrawo przeciwko Żydom. Jeżeli byśmy sięgnęli troszeczkę wstecz do czasu międzywojennego, do czasów II wojny światowej, to Wielka Brytania przyczyniła się do tego, że wielu Żydów, którzy mogli się uratować przed Holokaustem, wyjeżdżając wtedy do Palestyny, nie wyjechało. Dlatego, że Brytyjczycy już od 1922 roku prowadzili bardzo jaskrawie antyżydowską politykę. Już w 1922 roku wydali pierwszą tak zwaną Białą Księgę, która ograniczała napływ Żydów na te terytoria. Później w 1930 roku opublikowali kolejną Białą Księgę i w końcu ku swojej hańbie 17 maja 1939 roku opublikowali kolejną Białą Księgę, która zakazywała Żydom wjazdu do Palestyny. W ten sposób wielu z nich, którzy mogli się uratować, zginęli w piecach krematoriów w Europie. I Brytyjczycy nadal po wojnie prowadzili taką podłą politykę w stosunku do narodu żydowskiego. I na skutek tej źle prowadzonej polityki Wielka Brytania ze wstydem musiała pozbyć się jurysdykcji nad tym mandatem, który został jej powierzony w 1922 roku. I na skutek tych perturbacji politycznych, które tam były, na skutek buntów arabskich, żydowskich, po prostu Wielka Brytania nie potrafiła poradzić sobie z tym terenem, nie potrafiła zaprowadzić tam porządku, więc wyciągnęli tą sprawę mandatu brytyjskiego z powrotem na forum już ONZ-u, ponieważ po wojnie Liga Narodów przekształciła się w Organizację Narodów Zjednoczonych. Tak więc oddali sprawę mandatu brytyjskiego na forum międzynarodowe. I stało się tak, że właśnie ONZ przyjęło słynną deklarację o numerze 181 w 1947 roku. W 1947 roku ONZ postanowiło, że jeszcze raz dokona podziału tego małego skrawka ziemi, który Brytyjczycy zostawili dla narodu i żydowskiego. Oni im zostawili, zobaczcie, ten malutki skrawek ziemi tutaj, czyli można powiedzieć 1/4 z tego, co przyrzekli oddać na siedzibę narodową Żydów. Więc ten malutki skrawek ONZ jeszcze podzieliło. Zobaczcie, jak to zostało podzielone. 23% pozostałego terytorium mandatu palestyńskiego miało być podzielone pomiędzy Żydów i Arabów.
jako dwa niezależne państwa. I zobaczcie, jak bardzo niekorzystny był ten podział. Najbardziej niekorzystne, co narody, co ONZ zrobiło, bo to były narody, to było to, że Jerozolima miała pozostać pod jurysdykcją ONZ-u. Nie miała należeć ani do Arabów, ani do Żydów. Po prostu miała być miastem międzynarodowym, którego władza będzie należeć do ONZ-u. Zobaczcie, jak duże tereny tutaj w samym sercu państwa zostały przyznane Arabom. Tutaj cała Strefa Gazy, nawet więcej niż Strefa Gazy, granica z Egiptem i u samej góry, kiedy tutaj mamy granicę z Syrią. Więc zobaczcie, jak trudne, bo to wszystko, co jest na białym tle, miało należeć do Żydów. Jak bardzo trudne terytorium do obrony mieli Żydzi dostać. I zobaczcie, wobec takich ciężkich warunków, jakie zaproponowało ONZ w ten czas dla Żydów, wobec tak niekorzystnych warunków, Żydzi zgodzili się na to, żeby na tym terenie utworzyć własne państwo. Natomiast Arabowie, których dotyczyła ta rezolucja i ościenne państwa powiedzieli jednogłośnie nie. My nie zgadzamy się na taką propozycję ONZ-u. I niestety tak się stało, że Arabowie zostali na swojej utwardzonej pozycji na nie. Natomiast Żydzi i przedstawiciele narodu żydowskiego wyczuwali już pismo nosem, że tak powiem. I już kiedy Brytyjczycy zapowiedzieli wycofanie swoich wojsk właśnie z terytorium mandatu brytyjskiego, z tego małego skrawka ziemi, to jakby uprzedzając troszeczkę fakty, zaraz w następnym dniu po wycofaniu się wojsk brytyjskich 14 maja 1948 roku została ogłoszona tak zwana deklaracja niepodległości, czyli fundament, który legł u podstaw współczesnego państwa Izraela. Wiemy, że autorem tej deklaracji i jej propagatorem był Dawid Ben-Gurion, pierwszy premier Izraela. Tu na tym zdjęciu mamy bardzo historyczny obraz, gdzie jest tu sala, w której zgromadzili się przyszli członkowie rządu izraelskiego. A tutaj na tym portrecie jest Theodor Herz, który tak właściwie jest, można powiedzieć, inicjatorem współczesnego syjonizmu i tego, że Żydzi zaczęli przyjeżdżać na nowo do swojej pradawnej ziemi. Więc 14 maja 1948 roku Żydzi oficjalnie ogłosili niepodległość Izraela. Już następnego dnia 7 sąsiadujących państw arabskich postanowiło sprzymierzyć się z sobą, to znaczy był to Egipt, Syria, Liban, i nie tylko sąsiadujące, ale i dalsze państwa jak Jemen, Jordania, Arabia Saudyjska, Irak. Oni wszyscy dokonali inwazji na to nowo powstałe państwo. Zobaczcie, z wszystkich stron zostali oni zaatakowani. Nie było miejsca wzdłuż granic tego państwa, z którego nie nacierałyby obce, wrogie wojska. I znowuż ku swojej hańbie Brytyjczycy szkolili arabskich żołnierzy, którzy chcieli zepchnąć czy zniszczyć Izrael, po prostu zepchnąć ich do morza, jak to było popularnie powiedziane. To właśnie Wielka Brytania wysłała swoich instruktorów, aby szkolili wojska arabskie, które miały pozbyć się tych, którzy ledwo co ocaleli z Holokaustu, przyjechali na ten teren i już musieli walczyć o swoją niepodległość, już musieli walczyć o swój byt narodowy. Ale wiecie, że doskonale znamy to z historii, że świat skazał Izrael na niebyt. Nikt nie wierzył w to, że to małe państewko, które dysponowało siłami takimi jak 40-1, to znaczy 40 powiedzmy karabinów arabskich na jeden karabin żydowski, powiedzmy w takiej skali. Dokonał się ewidentny cud. Ta wojna o swoją niepodległość została wygrana przez państwo Izrael. Wrogowie zostali odepchnięci. I zobaczmy, na skutek tej wojny, czy Arabowie zyskali coś, czy stracili. Zobaczmy, widać to jak na dłoni. To proponowało ONZ państwu Arabom, żeby utworzyli tutaj swoje państwo. Jednogłośnie nie zgodzono się na to. I wskutek tej wojny o niepodległość widzimy, jakie terytoria zostały w rękach arabskich. Tutaj właśnie
Jerozolima została w rękach Jordanii, wschodnia część miasta, prawda? Strefa Gazy tak zwana została w rękach egipskich. To jest skutek właśnie tego pertraktacji później po wojnie o niepodległość. Te terytoria zajęte były przez państwa arabskie. Później mamy wojnę sześciodniową. Jest to bardzo ważne wydarzenie w dziejach narodu izraelskiego, w dziejach współczesnego państwa, dlatego że właściwie w tej wojnie sześciodniowej Egipt żądał wycofania się wojsk ONZ z tych stref buforowych, które tam były na Synaju. To Egipt pod przywództwem prezydenta Nassera blokuje zatokę, żeglugę w zatoce Akaba. I tutaj już włączy się do tej polityki przeciwko Izraelowi Związek Radziecki, który podżegał bardzo państwa arabskie, który posyłał swoich szpiegów, który dozbrajał ciągle wojska arabskie, wojska egipskie. I zobaczcie, równocześnie wojska Jordanii i Syrii zaatakowały Izrael, atakują Izrael. I 7 czerwca, to jest bardzo ważna data, zdobycie Jerozolimy. W końcu po raz pierwszy od 2000 lat Jerozolima staje się własnością Żydów. I 9-10 czerwca też bardzo ważne wydarzenie. Zajęte zostały wzgórza Golan. Wzgórza Golan to jest taki malutki skrawek tutaj ziemi u samej góry. Tu, gdzie są, on należał do Syrii, ale tam są źródła Jordanu też. I wielokrotnie, kiedy Syria tutaj zajmowała te tereny, oszczeliwała, to jest tutaj tak, w tym miejscu, oszczeliwała osiedla żydowskie z tych gór, zatruwała rzekę, źródła Jordanu. Było wiele problemów z tym. I tutaj tak prewencyjnie można powiedzieć, wykorzystując tę sytuację też, wojska izraelskie zajęły wzgórza Golan. Do dzisiejszego dnia te wzgórza Golan należą do, zajmowane są przez wojska izraelskie, a jest to, dla ciekawości powiem, zaledwie 1% terytorium, olbrzymiego terytorium Syrii. 10 czerwca nastąpiło zawieszenie broni, Izrael zajął Synaj, Strefę Gazy, Judeę, Samarię oraz wzgórza Golan. To są efekty. Zobaczcie, z jak wielu stron to małe państewko na nowo było atakowane i zobaczmy, jak daleko przepędzili wojska egipskie. Aż w głąb ich państwa, cały półwysep Synaj został zajęty przez armię izraelską. To było niebywałe, że tak małe państwo potrafiło odepchnąć od siebie tak potężne armie, które były dozbrojone jeszcze przez obce państwa. Zobaczmy, że na skutek tych pertraktacji Izrael wycofuje się z półwyspu Synaj, właściwie z powrotem do tych granic, zajmuje tylko ten malutki skrawek, który zwany jest Strefą Gazy, a tutaj ten obszar ciemnoniebieski, który kiedyś należał, zobaczcie, do Jordanii, teraz już jest w rękach izraelskich. Bardzo często w mediach, bardzo często w gazetach usłyszycie, że jest to zachodni brzeg Jordanu. Ale tak naprawdę to jest serce tego państwa. To jest Judea i Samaria. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziecie historii z życia Jezusa, który wędrował po zachodnim brzegu Jordanu. Żadna Ewangelia o tym nie mówi. Słowo Boże mówi, że był on w Judei, w Samarii i te tereny od zawsze należały do narodu żydowskiego. Zostały zajęte przez Jordanię, łącznie ze wschodnią Jerozolimą, a teraz, jak już mówiliśmy, cała Jerozolima znalazła się w rękach żydowskich. I w końcu zobaczmy na to maleńkie państwo Izrael. To jest kilka takich podstawowych faktów na temat tego państwa, które jest 12 razy mniejsze niż Polska. Wyobraźmy sobie, jak ludzie mają żyć i bronić takiego malutkiego skrawka ziemi. Ponad 6 milionów mieszkańców. Zobaczmy, dla porównania, Polska około 40 milionów. Stolica Jerozolima, różne klimaty, ponieważ w tym samym czasie możecie jeździć na nartach, ale w tym samym czasie również możecie pojechać nad Morze Martwe. Możecie zażywać kąpieli słonecznych na piaszczystych plażach Tel Awiwu. Graniczy oczywiście z Libanem, z Syrią, z Jordanią, z Egiptem, więc z wszystkimi krajami arabskimi. To jest też godny fakt podkreślenia, że jak
jakie są odległości od tego punktu do tego i od tego punktu do tego, najdalsze. Zobaczcie więc, jak trudne jest to do obrony terytorium między jednym państwem arabskim a drugim państwem arabskim. I tu są właśnie te osławione wzgórza Golan, które zostały odebrane Syrii i które teraz zajmuje państwo Izrael. To, na czym chciałbym się jeszcze troszeczkę skupić, to są takie podstawowe fakty, które powinniśmy znać jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy kochają Pana, kochają również Jego lud, ale też jesteśmy ludźmi, którym zależy na tym, żeby prawda była głoszona. I tu jest tak zwany problem palestyński. Ten problem palestyński ujęłem w paru takich punktach. Pierwszy punkt to jest naród, nie naród. Drugi to jest Organizacja Wyzwolenia Palestyny, czyli tak zwane OWP i problem karty palestyńskiej i później granie na nieszczęściu uchodźców, które jest ciągle aktualne, ciągle się podgrzewa ten temat. Później rola propagandy i w końcu terroryzm. Zobaczmy naród palestyński. Kiedy sięgniemy sobie do historii tej zamierzchłej i tej późniejszej, nigdy takiego narodu nie było. Mało tego, przytoczę wam fragment wypowiedzi wysokiego urzędnika Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Był bardzo wysokim urzędnikiem. Był dyrektorem, czy był w komitecie wykonawczym Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Jego imię Zahir Mussein. W 1977 roku on udzielił wywiadu dla holenderskiej gazety tej treści, 31 marca dokładnie, kiedy pytano go o kwestię narodu palestyńskiego, kiedy pytano go o kwestię Palestyny, to właśnie ten Zahir Mussein, który był członkiem Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, udzielił wywiadu amsterdamskiej gazecie Dagle Blad de Verdieping Trof, w którym oświadczył. Powiem szczerze, sporo się napracowałem, żeby ten wywiad znaleźć, bo skrzętnie on jest ukrywany. Tu jest fragment właśnie ze strony internetowej, gdzie znalazłem ten wywiad, nawet oryginalny tam w języku angielskim są jego wypowiedzi. On powiedział coś takiego. Naród palestyński nie istnieje. Stworzenie państwa palestyńskiego jest tylko środkiem pozwalającym kontynuować walkę przeciwko państwu izraelskiemu ku zjednoczeniu Arabów. To wyłożył sprawę jasno, kawę na ławę. Szczerze powiedział. Członek wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny powiedział, naród palestyński nie istnieje. Jakoś wszyscy zapomnieli o tej jego wypowiedzi. Nikt jej już później nie przytoczył. Ale tutaj jest prawdziwe pokazane oblicze Arabów. Naród palestyński nie istnieje. Stworzenie państwa palestyńskiego jest tylko środkiem pozwalającym kontynuować walkę przeciwko państwu Izrael ku zjednoczeniu Arabów. W rzeczywistości dziś nie ma żadnej różnicy między Jordańczykami, Palestyńczykami, Syryjczykami i Libańczykami. Nie ma. Później jeszcze coś na ten temat powiemy. Tylko ze względów politycznych, mówi dalej Zahir Mussein, i taktycznych mówimy dziś o istnieniu narodu palestyńskiego. Tylko ze względów taktycznych i politycznych. Gdyż arabskie interesy narodowe tego właśnie wymagają. Abyśmy ustanowili taki oddzielny naród, aby przeciwstawić się syjonizmowi. Z taktycznych powodów Jordania, która jest suwerennym państwem z wyznaczonymi granicami, nie może wysuwać roszczeń odnośnie Hajfy, Jaffy, Berszewy, Jerozolimy. Jordania nie może wysuwać pretensji odnośnie tych terenów, które należą do Izraela. To mówi właśnie Arab. Jednakże, gdy tylko przywrócimy nasze prawo do całej Palestyny, to jest właśnie to, o co chodzi Arabom. Przywrócić prawo do całej Palestyny. Oni ciągle twierdzą, że tam nie ma miejsca dla narodu żydowskiego. Gdy tylko przywrócimy prawo do całej Palestyny, nie będziemy zwlekać ani minuty, aby zjednoczyć Palestynę z Jordanią. I to jest właśnie ten cel, który ciągle jeszcze jest nieosiągalny dla narodów arabskich. Wróćmy do tej mapki tutaj. Zobaczmy. Po wojnie o niepodległość tutaj zamieszkiwali
Jordańczycy, tutaj zamieszkiwali Egipcjanie. Tak czy nie? Ten teren należał do Egiptu, ten teren należał do Jordanii. Spróbujcie znaleźć chociaż jedną wypowiedź z tych czasów, że mieszkańcy tego terenu krzyczeli, że są Palestyńczykami, a mieszkańcy tego terenu krzyczeli, że są też Palestyńczykami. Nigdzie nie znajdziecie takiej wypowiedzi. Oni wszyscy czuli się Jordańczykami, a ci czuli się Egipcjanami. Nikt ani słówkiem nie pisnął o tym, że istnieje naród palestyński. Jeszcze zobaczcie 48, 49, aż do 1967 roku. Zobaczcie, jakie są fakty, o których trzeba wiedzieć, o które trzeba znać, ponieważ dzisiaj wszyscy myślą, że Palestyńczycy to sobie istnieli już od prawieków, od stuleci, że oni ciągle tam mieszkali, a teraz ten biedny naród jest uciskany, jest przepędzany, jest mordowany i tak dalej i tym podobne. To są wypowiedzi, które powszechnie w mediach możecie usłyszeć. Tymczasem prawdę powiedział właśnie ten członek Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Problem uchodźców. Właśnie to jest ta mapka, o której mówiłem. Zobaczcie, że obozy dla uchodźców powstały nie dlatego, że Żydzi wypędzili Arabów, ale odwrotnie. Dlatego, że Arabowie wypędzili swoją propagandą i wojną swoich arabskich ziomków. Zrzucano ulotki, na przykład w czasie wojny o niepodległość, w czasie wojny sześciodniowej, o tym, żeby Arabowie uciekali z tych terenów, żeby jak najszybciej uciekli z tych terenów, a później po zdobyciu tych terytoriów przez Arabów, oni z powrotem tam wrócą, osiedlą się i nie będzie wtedy żadnych problemów. Ale zobaczcie, ten teren, o którym mówił ten Zahir Musain, jest w planach arabskich, żeby cały ten teren, czyli tą Palestynę, przyłączyć do Jordanii. I w ten czas, jeżeli by tak się stało, co nigdy nie będzie, nigdy nie nastąpi, ale jeżeli by się tak stało, to nagle zniknie problem narodu palestyńskiego, gwarantuję wam. Bo król Jordanii nie pozwolił sobie na to, żeby tutaj tworzyć oddzielny naród, ani prezydent Egiptu nie pozwolił sobie na to, żeby tu stworzyć oddzielnego narodu. Jakoś w tym momencie, kiedy sprawa Izraela wyszła na forum ONZ w 1947 roku, w 1948, nikt w tym czasie nie mówił o utworzeniu narodu palestyńskiego. Była mowa o utworzeniu kolejnego państwa arabskiego, ale nikt w ten czas nie wspomniał o narodzie arabskim. Później taka najzwyczajniejsza, prosta sprawa. Po wojnie o niepodległość, kiedy Izraelczycy zdobyli tak zwany zachodni brzeg Jordanu, który tak naprawdę jest Judeą i Samarią, i zdobyli strefę Gazy. Zobaczcie, co się stało. Przecież tutaj mieszkali obywatele Jordanii, a tu obywatele Egiptu. I zwróćcie uwagę na to, że ani Jordania, ani Egipt nie przyjęli na powrót swoich obywateli. Przecież mieli do tego święty obowiązek, żeby przyjąć swoich obywateli, których spotkało nieszczęście, no bo wojna jest wojna. Ale ani Jordania, ani Egipt nie przyjęli tych obywateli i już nie będziemy się wdawać w szczegóły, ale te obozy dla uchodźców zostały celowo utworzone, żeby grać na uczuciach ONZ-u, żeby grać na uczuciach narodów, żeby przez to doprowadzić do destabilizacji Izraela i w końcu do wypchnięcia ich z tych terytoriów, ażeby połączyć je z krajami arabskimi. Problem terroryzmu. Powiedzieliśmy sobie o tej propagandzie, o uchodźcach, o sprawie narodu palestyńskiego. Problem terroryzmu to jest bardzo chyba najbardziej bolący problem na całym świecie, to on występuje w Izraelu. Zobaczcie, w ilu punktach według nie tak dawnych jeszcze danych występowały zjawiska ataków terrorystycznych, chociażby w ostatnim czasie, kiedy była tak zwana intifada noży, kiedy według danych, które chciałbym przytoczyć, fala terroru, tak zwana trzecia intifada, ona się rozpoczęła 14 września właśnie tego roku, ogarnęła cały kraj
i nieprzerwanie trwała właściwie, no teraz to się uspokoiło, ale przez kilka miesięcy tylko miały miejsce aż 94 ataki, w których zginęło 21 Żydów. 35 ataków było z użyciem broni palnej, 19 ataków z użyciem samochodu jako taranu, 28 razy został obrzucony kamieniami tramwaj jerozolimski, 2,5 tysiąca razy obrzucono kamieniami i butelkami Mołotowa cywilów, żołnierzy, ponad 20 rakiet zostało wystrzelonych ze Strefy Gazy, a 6 z terytoriów Libanu i byłej Syrii, więc ogromne są te ataki, ogromną mają swoją siłę, ogromną mają swoje oddziaływanie. Zobaczcie jednak, że to się nie bierze z niczego. To się bierze właśnie z takiej postawy właśnie Arabów. Kiedy dzieci od małego uczone są, wpajana im jest nienawiść, wpajana im jest propaganda, że Izrael to jest największy twój wróg i musisz zniszczyć go w imię Allaha, musisz pozbyć się tych wrogów, którzy ciągle nam przeszkadzają. I to już dzieci, to już matki, dzieci. Zobaczcie, szkoleniowe obozy, tak zwane obozy dla nastolatków, które finansuje Unia Europejska. To jest ciekawe. Udowodniono to, że pieniądze z pomocy Unii Europejskiej idą między innymi na organizowanie obozów dla nastolatków. Ale tak właśnie wyglądają te obozy. Dzięki Bogu, że ostatnio Wielka Brytania przejrzała na oczy i na skutek pracy specjalnej komisji udowodniono to, że pieniądze, które Wielka Brytania przeznaczała na wsparcie tak zwanej Palestyny, były wykorzystywane zupełnie w innych celach i Wielka Brytania na dzień dzisiejszy wstrzymała swoją pomoc dla państwa palestyńskiego. A na efekty nie trzeba długo czekać, takiej postawy. To są na przykład efekty wybuchu bomby przez samobójcę, która została zdetonowana. Ataki dotykają wszystkich, dorosłych i dzieci, także tutaj ciągle jest ta walka o przetrwanie. To jest takie zdjęcie, które mnie osobiście porusza, bo żadna z tych osób nie żyje już. A każda z nich miała jakieś swoje plany, jakieś swoje marzenia, jakieś swoje cele, nie tylko młodzi, ale i starsi. Więc fala terroru ciągle trwa. Ostatnio znowu jest problem z innej strony, ponieważ nastąpiło wiele podpaleń w Izraelu. Wiele domów, wiele pożarów, wiele lasów płonie czy płonęło na skutek właśnie, jak się podejrzewa, działalności terrorystycznej. Kiedyś wspominałem o tym, że terroryzm za pomocą rakiet też był bardzo uciążliwy. Wydawało się, że Arabom uda się osiągnąć swój cel. Zobaczcie, to jest Strefa Gazy, którą na skutek porozumień oddano pod jurysdykcję właśnie arabską. I właśnie z tej Strefy Gazy zamiast pokoju to wysyłane są rakiety. Ciągle i na nowo rakiety były wysyłane i teraz już w mniejszej części są wysyłane. Ale muszę wam uświadomić, że to był poważny problem, bardzo poważny problem, dlatego że w tych najbliższych okolicach, w tych najbliższych miejscach, gdzie rakiety wybuchały, ludzie mieli zaledwie kilka sekund na to, żeby dostać się do schronu. A kiedy były te ataki rakietowe, to oni właściwie całe swoje dnie, całe swoje życie, aktywność musieli przenosić do schronów. Tu są niektóre dane, które po prostu mówią nam o stratach, o tym, jak to wyglądało w tym czasie najbardziej nasilonej aktywności właśnie terrorystycznej przy pomocy właśnie rakiet. Zobaczcie, mieszkańcy Berszeby, tu ja słabo troszeczkę widzę te wszystkie miejscowości, ale możemy zobaczyć, mieszkańcy Berszewy na przykład mieli zaledwie 8 sekund, aby dostać się do schronu od momentu, kiedy usłyszano sygnał antyrakietowy. Mieszkańcy Tel Awiwu mieli ponad minutę tylko, a więc syrena i szybciutko do schronu. Te rakiety powodowały olbrzymie spustoszenie,
olbrzymie straty, ale były też i zdarzały się, znaczy się wielkim cudem było to, że właściwie większość z tych rakiet spadała na tereny niezamieszkałe, większość z tych rakiet spadała na puste tereny. Później dużo z tych rakiet było zestrzeliwanych przez taką kopułę żelazną, którą Izrael stosował w celu obrony przeciwko tym rakietom. Ale zdarzało się też i zdarzyło się, że rakieta, która była wystrzelona na Tel Awiw, ona tam nie dotarła. Chociaż zawiodły wszystkie systemy, wydawało się, że uderzy w najbardziej zaludnione tereny Izraela, a nagle Pan Bóg zesłał tak potężny wiatr, że rakieta zmieniła swój tor i wpadła zupełnie na teren niezamieszkały, wpadła do morza i w ten sposób widać było też ewidentnie Boży cud w tym, że ten naród istnieje. To są właśnie tereny Strefy Gazy w takim powiększeniu, prawda? To jest to powiększone tutaj, więc to są herby niektórych organizacji terrorystycznych. Zobaczcie, OWP, a teraz władze palestyńskie uśmiechają się do Zachodu i mówią, że bardzo zależy im na pokoju z Izraelem. Jednakże, kiedy przestudujecie herby czy loga tych organizacji, tu jest cały Izrael i tutaj też cały. Oni nie spoczną, dopóki to, co jest dzisiaj nazwane państwem izraelskim, nie stanie się państwem arabskim. To jest taka sól w oku całego islamu, ponieważ ten wielki, potężny Allah, za którego uważają swojego Boga, nie potrafi pomóc im, żeby zdobyć taki malutki kawałeczek ziemi. Mówiąc o tym, musimy powiedzieć o konflikcie bliskowschodnim z perspektywy mediów. Powiedzcie mi, kiedy ostatni raz w telewizji albo w radiu usłyszeliście coś dobrego na temat państwa Izrael? No ja dawno już nie słyszałem nic. W takim kontekście, że pochwala się to, że jest to państwo, że broni się, że ma prawo do istnienia. No nie, nie słyszeliśmy. Bo tak to jest właśnie wszystko w tym świecie zorganizowane, że media czymią stronę Palestyńczyków, czymią stronę Arabów, ale za tym wszystkim nie możemy być pozbawieni tego kolejnego wymiaru tego konfliktu, wymiaru duchowego. Dlatego, że ciągle istnieje walka nie tylko pomiędzy Arabami a Żydami, ale istnieje walka pomiędzy planem Bożym a planem diabelskim. A Pan Bóg mówi tutaj w Księdze Izajasza, że wypowiadam słowa i mój plan się ostaje. A jeden z psalmów mówi, że plan Pana trwa na wieki i nic nie zdoła tego planu zniweczyć. Nawet takie różne tak zwane prawdy medialne, to już jest troszkę, bym powiedział, wyświechtany przykład, ale on jest takim jaskrawym przykładem. Ja go często używam, bo jest on bardzo takim namacalnym przykładem tego, jak zmieniało się i zmienia się różne wiadomości, które płyną z Izraela. To nie jest żadną tajemnicą, że w gazetach, szczególnie w brukowcach, im bardziej są sensacyjne zdjęcia, im bardziej jest krwawo, to tym nieraz się częściej i lepiej sprzedaje dana gazeta. Któż nie chwyci gazety, która na pierwszej stronie, na okładce ma takie zdjęcie? Każdy jest ciekawy, co się stało. Więc tak zostało to w New York Timesie przedstawione, który nie jest brukowcem, który jest szanowaną gazetą. I to jest właśnie to duże zdjęcie, to jest tu, prawda, ten fragment. I podpisany jest izraelski, prawda, tutaj pisze izraelski policjant i Palestyńczyk na wzgórzu świątynnym. Po prostu takie zdjęcie, jeżeli widzimy w kolorze, widzimy w takim układzie, oczywiście rodzi zaraz pewne emocje. I jasna rzecz, że czytając podpis do tego zdjęcia, negatywne emocje wypływają w kierunku Żydów, w kierunku Izraelczyków. Jak można być takim potworem? Jak można tak znęcać się nad ludźmi? Można komentować szeroko takie zdjęcie. Ale zobaczcie, że zupełnie była inna prawda, która się tutaj kryła. Ja nie chcę już tracić czas na dosłowne tłumaczenie, ale prawda była taka, że
wpłynęło sprostowanie do redakcji New York Timesa. I ojciec tego chłopca mniej więcej napisał tak, że ten Palestyńczyk to jest moim synem, który jest żydowskim studentem, który został wypchnięty z taksówki przez jakiś tłum rozwścieczonych Palestyńczyków, został pobity, a ten policjant próbuje obronić go, żeby go oni tam nie dobili, ci Palestyńczycy. Zobaczcie, wszystko przewrócone do góry nogami. Ale taka była prawda. I nie myślcie sobie, że to sprostowanie pojawiło się na pierwszej stronie w tej gazecie. Nie, ono gdzieś tam się w środku pojawiło. Przeprosiny, sprostowanie. A efekt, jaki odniosło to zdjęcie, właściwie w tysiącach opinii publicznej, w tysiącach ludzi opinii publicznej nie cofnął się. On spowodował sprzeciw wobec Izraela. Musimy uświadomić sobie, jak wielki jest świat muzułmański, bo to pomoże nam w uświadomieniu sobie, w jakim punkcie znajduje się Izrael. Zobaczcie, tu jest świat muzułmański podzielony na szyitów i sunnitów. Na świecie mamy ponad miliard muzułman. I tutaj mamy podzielone procentowo, w jakich obszarach świata, ile procent znajduje się muzułman, prawda? Od bardzo małej liczby wyznawców islamu, aż po większą i bardzo takie natężenie, skondensowanie właśnie w tym terenie. Zobaczmy, tutaj mamy świat muzułmański, świat, w którym mieszkają, istnieją Arabowie i mamy też Izrael w tym wszystkim. Bardzo trudno jest dostrzec, gdzie to państwo się znajduje. Dla porównania możemy zobaczyć obszar tego państwa i że jest on 1000 razy mniejszy od obszarów muzułmańskich. 1000 razy mniejszy od obszarów muzułmańskich. Chciałbym przeczytać wam pewien fragment z Księgi Izajasza z rozdziału 41 i wersetu 14, który mówi tak. To jest mój komentarz do tego, co widzicie. A właściwie nie mój, ja nie jestem autorem tego komentarza. Nie bój się, robaczku Jakubie, ani ty, garstko Izraela. Ja ci pomogę, oświadcza Pan. Twoim odkupicielem jest święty Izraela. Właśnie tak bardzo przypomina mi to malutkie państwo takiego robaczka, takiego, który właściwie bez pomocy Bożej już dawno by nie istniał. Tak po prostu dmuchnąć do morza i nie ma. Ale mimo wszystko istnieje. I to jest wielkim cudem w naszych oczach dzisiaj. Nie bój się, robaczku Jakubie. Tu Biblia Tysiąclecia też w specyficzny sposób oddaje to tłumaczenie. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Rzeczywiście, wygląda to w oczach ludzkich jak taki nieborak, jak taki robaczek. Ale zobaczcie, kto stoi za tym robaczkiem. Ja jestem twoim odkupicielem, mówi święty izraelski. I ciągle do tego małego terenu, ciągle do tych ziem przypływają nowi emigranci, przypływają nowe osoby. To jest ewidentnym spełnieniem się proroctw biblijnych. Chciałbym zwrócić nasze oczy też do księgi Jeremiasza. Gdyż tak mówi Pan, zaśpiewajcie Jakubowi radośnie, wykrzykujcie głowie narodów, głoście, wysławiajcie i proście, wybaw Panie swój lud, resztę Izraela. Zobaczcie, tu Pan Bóg się zwraca. Do kogo On się zwraca? Zaśpiewajcie Jakubowi radośnie. Jakub Jakubowi nie może śpiewać, prawda? No takie by to troszkę nie było logiczne. I tutaj pisze, wykrzykujcie głowie narodów. Zobaczcie, Izrael nazwany jest głową narodów. Głoście i wysławiajcie, ale nie tylko. Pisze i proście, wybaw Panie swój lud, resztę Izraela. I Pan Bóg na te modlitwy, na te błagania, na te prośby nie pozostaje obojętny. Mówi, oto ja sprowadzę ich z ziem na północy, zgromadzę ich z krańców świata, wśród nich będą ślepi, chromi, brzemienne i mające
rodzić. Wśród nich będą brzemienne i mające rodzić. To zdjęcie było wykonane podczas operacji Salomon, gdzie sprowadzono bardzo wielką ilość Żydów do Izraela, ciemnoskórych. I między innymi taką migawkę, kiedy kobieta w ciąży już dosyć zaawansowanej właśnie samolotem przedostawała się do ziemi obiecanej. Pan Bóg wypełnia to na naszych oczach. Zgromadzę ich z krańców świata, wśród nich będą ślepi, chromi, brzemienne i mające rodzić. Powrócą oni wielką gromadą. Przyjdą z płaczem, przybędą w błaganiach, a ja ich poprowadzę. Do strumieni wody, drogą prostą, nie potkną się na niej, gdyż jestem kim? Ojcem Izraela, a Efraim jest mym pierworodnym. To jest niezwykłe. Izrael od samego początku został nazwany pierworodnym. Już od czasów, kiedy byli w niewoli egipskiej, Pan Bóg posyła Mojżesza do Faraona i mówi: powiedz Faraonowi, wypuść mojego pierworodnego. Jeżeli tego nie zrobisz, to ja zabiję twoich pierworodnych. Więc okazuje się, że Pan Bóg Izraela ma swojego syna pierworodnego, którym jest Izrael. Co nie zaprzecza faktowi, że ma też syna jednorodzonego, którym jest Pan Jezus Chrystus. Dawid Ben-Gurion powiedział kiedyś takie słowa: jeżeli mieszkasz w Izraelu i nie wierzysz w cuda, to nie jesteś realistą. Więc jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi i nie wierzymy w cuda, to też nie jesteśmy realistami. Dlatego, że żyjemy w Bożej realności, a w Bożej realności cud to nie jest rzecz niezwykła. Dla Niego to jest wszystko możliwe. Nawet istnienie takiego robaczka, takiego nieboraka, jak to mówią tłumaczenia tysiąclecia. On się ostał i ostoi, dlatego że za nim jest wielki, święty izraelski, który nazwał się Ojcem Izraela. I Efraim jest jego pierworodnym synem. To jest takie ciekawe ujęcie Jerozolimy jako centrum świata. Jest takie słowo w Starym Testamencie, które mówi, że Pan Bóg umieścił Izrael w centrum i ze względu na ziemię, w jakiej ją umieścił ten naród, ukształtował granice innych pozostałych ludów na tym terenie. Więc miał i ma on wielkie znaczenie przed Bożym obliczem, dlatego że przymierze, które zawarł z Abrahamem, z Izaakiem i Jakubem, jest ciągle aktualne. A w tym przymierzu włączony jest lud, jest ziemia, jest Boże błogosławieństwo. Wiemy, że my również staliśmy się uczestnikami tego przymierza.